Resident Evil 5. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey! Huyo ingeti? Alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Cześć, jestem Quantum. Ze mną dzisiaj tradycyjnie jest Kaikerot. Siema. Zagramy sobie w Resident Evil 5, jak mogliście usłyszeć w intrze. Gra, która już wyszła dość dawno temu. Bardzo dawno temu. Ja w sumie miałem zrobić odcinek Game On na jej temat, ale jakoś mi się nigdy nie chciało, po prostu się przyznam bez bicia. W każdym razie, że teraz jest okazja, żeby tego Residenta sobie przypomnieć. Pamiętam, kurczę, te czasy jak na PlayStation, bo w sumie jedyną konsolą, jaką miałem, to było PlayStation. Jaki strach wywoływał Resident Evil 3. To był klasyk. A teraz to jakoś już takich tych horrorów... Takich to już nie robią. Już tak nie robią, dokładnie. Resident Evil 5 już w ogóle praktycznie nie straszy. Bardziej mi to przypomina taki styl Left 4 Dead, jeżeli chodzi o tych zombiaków. Ale no, tak, takie komercyjne zombiaki. Tak, trochę tak, tak, żeby to każdy mógł sobie pograć, ale nie mniej więcej gra jest całkiem fajna, szczególnie dlatego, że można ją przejść w koopie, a jest niewiele gier, które mają pełny tryb multiplayer przeniesiony do multi. Jedyną taką grą, która mi teraz na myśl przychodzi, która miała taki pełny koop,
który mogliśmy sobie przejść razem z naszym kumplem, to było Call of Duty World at War, ale w tą grę grałem tylko praktycznie w tryb single, bo pożyczyłem sobie grę od kolegi, a później mi się w nią nie chciało grać. Jak to zresztą no, w ostatnie Call of Duty. Zawsze. Zawsze przy Call of Duty. Tak, bo po prostu wszystko wyglądało tak samo. Aczkolwiek ta gra jest dość ciekawa i myślę, że zrobimy cały tutaj co-op z tego Residenta. No. Tak, żeby zaznaczyć, ja gram na padzie, więc tutaj... No ja gram myszką i klawiaturą i muszę ci powiedzieć, że zazdroszczę ci, że masz pada, bo granie w tą grę na myszce i klawiaturze to jest tragedia i mordęga. Dobra, dlatego to, teraz cutscenka. Ogółem sterowanie było robione na pada, a nie na klawiaturę. Ale daj spokój, nie, naprawdę ta gra ma po prostu masakryczne sterowanie, dobra, cutscenka. Check them. Jak grałem w to na Xboxie, bo tą grę w sumie można powiedzieć polecił mi Savior. Prawdopodobnie niedługo go poznacie, bo on z nami nagrywał odcinek Star Treka. Także pewnie długo. Jeszcze nie. Niedługo go wypuszczę, myślę, bo wiesz, miałem dwa odcinki do przodu. W każdym bądź razie tą grę widziałem u niego na Xboxie. I grałem w nią z innym jeszcze kolegą, który był w tym czasie u Saviora. I w sumie bardzo nam się spodobał ten tryb co-op, tylko że na konsoli jest jedna wada, mianowicie to, że jest split screen, na którym bardzo mało widać. Ja mimo dużego ekranu, który on tam był, to nie dostrzegałem zbyt wiele. Podnieś swoją broń jeszcze, bo chyba nie masz... Nie, mam. Ja mam wszystko swoje. No właśnie, ja też mam. Dziwne. No. I co dalej? A, uzbroić się. No. No dobra. Czyli co się stało? Ty nie wziąłeś jednej broń? Nie, po prostu nie ekwipnąłem jej. Aha. Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He is our only lead. And be careful out there. Pamiętam ten, mieliśmy straszny tutaj na początku śmiech z tego Residenta, bo Savior już przeszedł całego Residenta i on tam miał podblokowywane jakieś minigany, nie minigany. Jak graliśmy na split screenie, to podniósł stąd minigana i mój kumpel miał po prostu pół ekranu już tego i tak małego zasłoniętego przez tego minigana, który jeszcze miał tam na plecach taką wielką skrzynkę. To po prostu było komiczne. Wiesz co, jeszcze dużo osób słyszałem, że narzekało na to, że tutaj nie da się chodzić i strzelać, ale tak. Szczerze mówiąc, ta gra jest tak zrobiona, że ten patent wychodzi tu naprawdę całkiem nieźle, bo trzeba po prostu kombinować, co się robi, a nie stać w jednym miejscu i wiesz, nic nie robić. W każdym razie fajnie jest tutaj, że można też sobie nawzajem pomagać, czy podawać amunicję, czy te charakterystyczne tej serii już ziółka. Naprawdę bardzo udany co-op moim zdaniem, choć gra może nie wybija się nad inne jakimś wykonaniem, czy no tak, wiadomo, nie wiadomo jest... jaką fabułą, ale jest ciekawa, myślę, że warto uwagi, szczególnie, że jak teraz można mieć ją za te 20 zł. Ja akurat miałem szczęście, bo gdy kupowałem tą grę właśnie w tej jakiejś tam przecenionej serii, to jeszcze dostałem Batman Arkham Asylum za darmo. Masz City Action, masz w sensie tego, Residenta? Tak. Był któregoś razu i stąd mam. Wiesz co, jednego tylko żałuję, bo kiedyś oglądałem sobie let's playa jednego z youtuberów. Może podam wam nick, jak go znajdę, który robił let's playa
właśnie z Residenta Trójki, którego ja miałem okazję... Niezniszczalny karton. Którego ja miałem okazję grać na PlayStation i w sumie jednego elementu tu żałuję, że nie ma. Tak jak tam można było kombinować z różnymi prochami, które można było tworzyć i tak dalej, mnóstwo tam było różnych kombinacji przedmiotów. No tak tutaj, co możemy z sobą skombinować, to dwa ziółka zielone albo dwa ziółka czerwone. Szkoda, że ten element... Czerwone co dają? Masz tak, czerwone nie mogą cię leczyć. Czekaj, to będzie coś ważnego? Chyba nie. No dobra, no poczekajmy na cutscenkę. O, jest ważne. Om nom nom nom. Tak, freeze, do zombiaków. Może od razu żyj, a nie freeze. I teraz będzie, are you okay? No, to nie jest oczywiste, wiesz? A nie mówiłem! To było zbyt oczywiste. To jest typowe dla gier, które są tworzone przez Japończyków, czy tak. Chińczyków. Nie wiem, nie, akurat... Japończyków. Japończyków to konkretnie? Tak. To jest typowe. To takie cała teksty są bardzo typowe. Resident Evil to jest tak samo jak Metal Gear Solid i jeszcze parę. To są właśnie Japończycy. Ale czuć tu takie niektóre bardzo charakterystyczne elementy dla właśnie tych japońskich gier. Na przykład? Wiesz co, ciężko mi to wytłumaczyć, ale niektóre rzeczy są charakterystyczne, jakiś styl zachowania. Po co marnowałeś? No ja mam 150 amunicji, to wiesz. Ja nie zaczynam tak dokładnie od początku. W każdym razie co do tych ziółek, jak się pytałeś, to tak, masz czerwone, które nie leczą. O, tu masz amunicję, to sobie weź. O, zawsze. Zielone, które mogą leczyć, ale mało HP. Dwa zielone leczą ci prawie pełne HP. W sensie jak połączysz, a połączenie zielonego z czerwonym leczy ci pełne HP. Także o tym warto pamiętać, bo... No. Czyli ziółka się przydają. Dwa zielone i czerwone. Czy dwa zielone, bo możesz połączyć ze sobą, jak masz dwa ziółka zielone, tak? To możesz je połączyć i wtedy się robi taka jedna wielka apteczka. Ale też jak połączysz z sobą zielone i czerwone, to też ci daje więcej HP, a tutaj przez okno trzeba wyskoczyć. O, na przykład takie wyskakiwanie przez to okno, takie typowe dla tych japońskich superbohaterów, taki zeskok. Na przykład taki to jest takie... Feel like a boss. Tak, to jest takie charakterystyczne. Oni w niektórych rzeczach lubią trochę przesadzać. No to Japończycy w końcu. Ty nie doszedłeś do końca Residenta, ale uwierz mi, że będziesz miał tam niezły WTF. Na znaczy, koniec. Znaczy, mniej więcej wiem, co się dzieje, ale... No to zobaczysz, nie będę ci spoilował i ty też nie będę spoilował, ale to, co zobaczyłem, to... mnie naprawdę trochę rozśmieszyło. Dobra, chodźmy, tu musimy uciekać, nie strzelać do nich. Nie ma sensu, bo tylko marnujesz ammo. Run, Forest, właśnie. O, i tutaj chyba są nawet te czerwone ziółka. Tam będzie można wziąć. Kirk, tak, Star Trek. Czy ja mam jakieś miejsce na te czerwone ziółka? Wiesz co, weź je. Mam. Masz jakieś zielone? Masz jakieś zielone? Mam zielone, mam jedno. To połącz. No, nie będzie ci zabierać tyle miejsca. Nie mogę w sumie. Jak nie możesz? Masz takie, tak jakby do połowy to zielone, czy pełne zielone? A pełne zielone. Mam pełne. Do połowy czerwone. I pełne zielone? No. To musisz mieć do połowy zielone, żeby móc połączyć. Dwóch czerwonych nie da się łączyć oczywiście, bo one nie leczą. No nie, no shit Sherlock, we dwoje można byłoby otworzyć te drzwi. Oddaję ci ammo do strzelby. Tak, przez przypadek. A, faktycznie, już oddaję. No. Chodź, otworzymy te drzwi. No nie, rozpędu czekaj nie weźmiesz. Chwilę. Co ty tak kombinujesz? Już. A, bo ty miałeś wyjęte pudełko amunicji? Tak. No to raczej nim zombiaków nie zabijesz. Wow. A twój no się potrafił. A zaraz, co ci zaraz pokażę, kurczę, jak tutaj wiesz, Chris kung fu potrafi walnąć. Ja raz miałem taką sytuację, bo czasami tutaj tych zombiaków można sobie, wiesz, są jakieś quick time eventy, że można ich dobić po prostu. To raz jak ratowałem Szewę, jak grałem z moim kumplem, to swoim lewym,
lewym sierpowym, czy tam prawym sierpowym wybił, słuchaj, drzwi w ogóle, całe rozwalił. Wow, także Christo, wiesz, dokładnie, Christo potęga. W sumie nigdy się nie interesowałem, wiesz, tym rezydentem, dopóki go nie zobaczyłem. A w sumie żałuję, choć ten nowy Operation Raccoon City to... Tak, operacja miasto Shopping. O Boże, po prostu jakaś porażka. Ona nawet dostała jakieś super kiepskie oceny. Recenzje. Dobra, patrz teraz na mnie. A nie, musimy Czekaj. Razem otworzyć. Mam... O, mam połowę. O, to połącz. Jej, mam ziółko zielone plus czerwone. No i dobrze. Tak powinno być. Ono chyba jest najlepsze. Jeszcze spray jest chyba tylko tak skuteczny. No, mam jeden od ciebie. A czy jeden dostajesz, wiesz co, w standardzie w ogóle, a później sobie tak dopiero zbierasz. Tutaj, jak będziemy przechodzić, to ci pokażę, gdzie możesz zdobyć pierwszą lepszą giwerkę, chociaż wtedy to będziesz mi trochę amunicję podbierał. No, ale może trudno, jakoś na początku przebolejemy. No, na początku to wiesz, trzeba trochę lepszy arsenał mieć. No wiesz, ja mam MP5, ale tu i tak amunicja jest jak... Heckler & Koch. Heckler & Koch MP5, dobra, cutscenka. Mogłeś poczekać, bo zbierałem amunicję. Tu też jeszcze coś będzie. Poza hordą zombich? Na pewno. Żebym jeszcze rozumiał, co on mówi. Można by to zastąpić bla 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 bla. O, Kosiarz jest zajebisty. Nie bój się. Nie bój się, jeszcze z nim powalczymy. Tak, wiem, będzie za chwilę. I to jest fajna scenka. Fajną ma tu broń ręczną. Gdyby coś takiego było w Falloutie, to mógłbym z tym chodzić. Pominąć? Co pominąć? Jak już tak się chce? Nie no, już dokończmy taka scenka. Już się zaraz zacznie. Widzę. No i teraz będziemy musieli trochę się po... Przetłumaczę na bla 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 bla. A może kapla? Dobra. Dobra, teraz bla 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 kapla, musimy się bronić. Chodź tutaj do rogu. I staraj się strzelać w głowę. Wiem. Ja mam dużo ammo, także... Jakby co to... Ale wiesz, że tą MP5 moją jak ulepszysz, to ona może mieć nawet do 150 naboi. Bo już to testowałem. W tak małym magazynku 150 naboi, to ja nie wiem, co by się tam musiało zmieścić. Wiesz no. Magia kurna miniaturyzacji. Tak. O, amunicja do karabinu to dla mnie. I do pistoletu maszynowego też. Przeskoczył! Jakby co masz tam amunicję do pistoletu, ja ją ci będę zostawiał, bo... To zaraz ją pójdę po nią. Bo to tobie jest potrzebne. Ja mi tylko zostawię amunicję maszynową i karabinową. Bo jedna jest do mojej MP5, a druga do snajperki, którą Spoko. Mam. Spoko, to ja do osłania nie podejdę. Spoko. Chyba trochę za dużą czułość. Chociaż to jest w rezydencie nie do ustawienia na myszkę. Bo jak tak mam nie celuję, to mam małą czułość. Jak teraz celuję, to mam cholernie wysoką. No ja też muszę sobie. Gdy biegam, mam jeszcze inną, po prostu nie rozumiem, kto na peceta projektował tą grę. Kto był tak inteligentny, żeby tak skrzanić sterowanie? Nikt. Nikt? To ktoś musiał projektować tą grę w końcu. A sama się nie zrobiła. Ale osobę, która robiła sterowanie na PC, to naprawdę trzeba zamordować. Ledwie co mogę celować. No dobra, teraz dopiero to się zacznie. Teraz przyjdzie ten duży. Tak, strzelanie z tego początkowego pistoletu. O jakimś cudem zmniejszyłem sobie nagle czułeś. Dobra, ty, chodź, uciekamy, chodź. O, tutaj jest ten duży.
Słuchaj, jego trzeba w te beczki tutaj wprowadzać. Wiem. Ewentualnie granatami nawalaj. Też bardzo skuteczne. O cholera, zwaliłem właśnie. Mam granata? Ja mam. Ja też coś mam. O cholera, ile ich tu się zebrało? Dobra, MP5. Może ze snajperki udałby mi się go trafić, uwaga. Headshot. Dostał. No. Nie ma tak snajperka. Ach, teraz spudłowałem. Ile ich tu jest? Uważaj, uważaj! Kurna destrukcja jak w Battlefieldzie. O cholera. Wyleć partnera. Dobra. O i zaraz ja doberwę. Ach, udało się uciec. Rzecz w tym, że ja nie mam już ammo. Masz jeszcze te granaty? Jest gruby. Na razie muszę uciec, poczekaj. A jest tam. Kurde, nie da się tu sterować. Już raz się przyzwyczaiłem do Residenta, ale teraz jak od jakiegoś czasu już nie pamiętam jak to się gra, to... Już nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania. On tam jest na dole? O nie, on jest przy mnie! O cholera. Ła! No chodź tu, chodź tu. Już zeskakuje. Tylko, no zeskocz. Matko. Już wspomagam. Koty, ja tu mam jeszcze swoje problemy. Full auto, full auto. Co, jest obok ciebie? O fuck. Uciekam. Ja tutaj w ogóle się staram... No kajker, no... Ty się strasznie dajesz. Już lecę do ciebie. Ile mi się w ogóle uda dobiec? Wyleć partnera. Dobra, udało się. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tak to a ja jest, muszę zrobić reload. Dobra, dalej, staram się... Weź ich odganiaj ode mnie, ja mu staram się zasadzić headshota. Dobra, udało się. Reload. O, prawy sierpowy. O, zaraz mnie walnie z swoją siekierą. Dobrze, udało mi się wyjść. Ja pierdzielę. Jest ciężko. To jest jedna z cięższych walk. Szczególnie jak nie masz broni, to można się z nią bardzo długo męczyć. No nie mów. Znowu. No się znowu mnie dorwał. No wiesz, ty nie masz broni. Ja mam broń. I ledwie daję radę. No nie mogę mu zasadzić headshota. Ło! Niezły paradoks. Właśnie gruby mnie uratował. Właśnie gruby mnie uratował. Bo dosłownie walnął swoją siekierą i mnie uratował przed zombiakiem, który mnie dorwał. Matko. Jacy oni są uporczywi. Hurra, brakamo. No to bierz co możesz. Ja tutaj się go staram dalej zwabić. Ura. A ja dostałem! Musisz mi pomóc. O, ale teraz jakaś... Kastenka. Ale się... Czyli jego niekoniecznie trzeba zabijać, żeby wygrać. Nie. Trzeba przeżyć. Bo jego da się zabić. No wiem. Tylko trzeba z niego strasznie dużo wpakować. Albo granatów, albo zwabiać jego do tych beczek. A im wystarczy tylko RPG. Ale już nie pamiętam jak to się gra, także wiesz. Przynajmniej będzie teraz... ciekawie, interesujące, nie? A nie tak, że o, już przeszliśmy tą grę i my jak lepsze. Feel like a boss. Feel like a boss, tak. To jeżeli nie ma teraz zombiaków, to... Aha. No. Super. Pierwsza misja wykonana. No, ale muszę sobie tylko
zmniejszyć. No dobra, no to co, przechodzimy kolejną, nie? Jeszcze no. Myślę, że można. Jeszcze tak. Dobra, teraz tak. Czy ja coś potrzebuję kupić? Może trochę ammo. W sumie właśnie trochę kupię, skupowanie... A jak kupić ammo?